Od piątku do niedzieli w Gorzowie odbywał się czwarty kongres ruchów miejskich. Nie bez powodu nasze miasto było gospodarzem wydarzenia. Otóż w zeszłym roku dzięki właśnie stworzonemu na krótko przed wyborami ruchowi miejskiemu były wójt podgorzowskiego Deszczna Jacek Wójcicki niespodziewanie został prezydentem Gorzowa, wygrywając w pierwszej turze. Na kongres przyjechało ponad 300 aktywistów, samorządowców i ekspertów z całej Polski. Największym zainteresowaniem cieszyło się sobotnie śniadanie w auli PWSZ-u z udziałem prezydentów Gorzowa, Poznania i Słupska. Podstawowym warunkiem do funkcjonowania ruchów miejskich i do funkcjonowania nowego samorządu jest zwiększona partycypacja, czyli udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. To jest coś dzisiaj najważniejszego. Mieszkańcy muszą mieć świadomość współudziału w decydowaniu. Marsz ruchów miejskich do samorządów rozpoczął się 5 lat temu w Poznaniu. Wtedy z poparciem ruchu miejskiego My Poznaniacy Jacek Jaśkiewicz kandydował na urząd prezydenta. W 2010 nie udało mu się, ale spróbował ponownie w 2014 i wygrał w drugiej turze, pokonując wieloletniego włodarza Poznania Ryszarda Grobelnego. Poparła go Platforma Obywatelska, ale jak twierdzi Jaśkiewicz, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wszystkich poznańskich ruchów miejskich. Zarówno Robert Biedroń, jak Jacek Wójcicki i ja jesteśmy takim pierwszym sygnałem tych poważniejszych zmian, których się należy spodziewać, czyli że ten postęp, o którym wcześniej wielokrotnie się mówiło, który postrzegany był jako przede wszystkim budowa infrastruktury, w tej chwili raczej idziemy w kierunku postępu, którego celem jest wykorzystanie potencjału ludzi. W zeszłym roku prezydentem 100-tysięcznego Słupska został Robert Biedroń. Znany aktywista gejowski i polityk lewicowy wygrał, gdyż pomogły mu także ruchy miejskie. Jak twierdzi jednak, największe znaczenie dla mieszkańców Słupska miało olbrzymie zniechęcenie dotychczasową władzą. Bo się połączyły te wszystkie pewnie wartości. Wkurzenie, żeby nie użyć innego, bardziej wulgarnego słowa na władzę, negacja tej władzy, brak zaufania do władzy, chęć zmiany, ciekawa oferta zmiany, ktoś kto wyszedł do społeczeństwa, ktoś kto miał jasną wizję, był silny, charyzmatyczny jeśli chodzi o ten przekaz i zmiana, więc to po prostu jest takie połączenie, tu nie ma żadnej filozofii, więc ten scenariusz można realizować w każdym innym mieście, tylko trzeba po prostu się wsłuchiwać w głos mieszkańców. Śniadanie prezydentów było jednym z 5 spotkań otwartych. W piątek w MCK Chemik odbyła się debata Kultura średnich miast. Natomiast w niedzielę w auli PWSZ-u odbyły się 2 dyskusje: skaner polityczny i laboratorium miast. Przy Chrobrego zaprezentowano z kolei wystawę Kultura zmiany. Organizatorem 4. Kongresu Ruchów Miejskich było Narodowe Centrum Kultury.